czujniki się nakłada, wtedy cienie nam się lepiej trzymają. Dobrze, no to co? Teraz zamknę kanapkę sypkim pudrem. Pamiętajmy, żeby ten puder nakładać. Ja zawsze lubię wysypać sobie wieczko, bo czasami te sitka, które są w pudrach, są bardzo luźne i można wysypać. Nakładam od czoła w dół ruchem omiatającym. A wiecie, dlaczego od czoła w dół się nakłada puder? Przyczyna jest bardzo prosta. Meszek. Meszek mamy na buzi, który rośnie w dół. Słuchajcie, jeżeli puder nałożymy odwrotnie, przesunę pędzel w górę, podnoszę meszek i wtedy pod światło widać. A ja mówię, po co podkreślać niedoskonałości? Tutaj też troszeczkę brakuje przy kącie zewnętrznym, czyli skrzydło nosa, kąt zewnętrzny oka. Proszę bardzo. No, tam rosną te włosy, ale bardzo cienkie. Więc co, trochę poprawię brwi Jurce. I uwaga, jak będziecie się malować, dziewczyny, nie róbcie brwi chodzącej po ulicy. Jeżeli macie jasną karnację, jasną oprawę oczu, to jednak jasne brwi sobie zostawmy.